Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, przed chwilą zakończyła się odprawa z komendantami wojewódzkimi Państwowej Straży Pożarnej oraz z wojewodami z trzech województw, z województwa wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Przyjęliśmy meldunki razem z panem komendantem głównym na temat sytuacji w województwach. Jak wiemy, dziś już akcja ratunkowa skoncentrowana jest na usuwaniu skutków nawałnicy, a więc pracują komisje, które szacują straty, o tym mówili wojewodowie. Zaangażowanie w ten proces można określić jako bardzo zaawansowane. Wojewodowie mówili o tym, że w okolicach 50% wskazanych budynków te szacunki już zostały dokonane. O kwotach jeszcze nie rozmawialiśmy, to jest etap jeszcze zbyt wstępny. Wojewodowie także mówili o tym, że zgłoszą do końca dzisiejszego dnia rozszerzenie listy gmin do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, które dotyczy uproszczeń związanych z odbudową budynków, które zostały zniszczone podczas nawałnicy. Jutro takie rozporządzenie pani premier wyda, podpisze, a więc wszystko jest przygotowane pod względem formalno-prawnym do tego, żeby usuwać jak najszybciej skutki nawałnicy. Zobowiązałem komendantów wojewódzkich do monitorowania sytuacji pod względem po pierwsze tego, w jakim stanie znajdują się uszkodzone budynki. Otóż są takie przypadki, że naciągnięte plandeki ulegają zniszczeniu, czy też te prace wykonywane bezpośrednio po nawałnicy nie były, nie mogły się odbyć w warunkach, które by gwarantowały ich staranność. W związku z tym codziennie komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej zbierają informacje dotyczące tego, czy potrzebna jest pomoc dla właścicieli budynków uszkodzonych podczas nawałnicy. Pomoc polegająca właśnie na wymianie plandek na nowe. To jest pierwsza sprawa, która jest monitorowana przez komendantów wojewódzkich. Druga to są drogi, a więc przede wszystkim jak przebiega proces usuwania powalonych drzew z pasów drogowych, bo wszystkie drogi są przejezdne, natomiast trzeba doprowadzić do tego, żeby drzewa, które zostały powalone, nie zagrażały bezpieczeństwu podróżnych. To są zadania w przypadku dróg krajowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w przypadku dróg wojewódzkich marszałków województw, w przypadku dróg powiatowych starostów i w przypadku dróg lokalnych wójtów, burmistrzów albo prezydentów. Umówiliśmy się co do tego, że na bieżąco raporty są składane. Tak się dzieje bezpośrednio po nawałnicy. Od soboty najpierw usłyszeliśmy złożone meldunki, a później w kolejnych dniach meldunki były składane zawsze do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a więc dysponujemy materiałem, który dokumentuje podjęte działania. W przypadku województwa wielkopolskiego wszyscy odbiorcy już mają dostęp do energii elektrycznej. W przypadku województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego są jeszcze odbiorcy pozbawieni dostępu do energii elektrycznej. Zobowiązałem wojewodów, żeby podjęli stanowcze działania wyjaśniające, dlaczego ten proces wciąż jeszcze trwa, ze względu na to, że jesteśmy zaniepokojeni tą sytuacją. Oczywiście są względy natury technicznej, polegające na tym, że linie energetyczne są zbudowane na terenie lasów i tam uległy uszkodzeniu, ale w przypadku województwa kujawsko-pomorskiego to wojsko przy użyciu ciężkiego sprzętu wspiera pracowników zakładów energetycznych
Tak jak mówił również komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z województwa pomorskiego, także w województwie pomorskim dostęp do linii energetycznych biegnących przez lasy jest już zapewniony, w związku z tym czekamy na działania firm energetycznych, które doprowadzą do jak najszybszego przywrócenia zasilania energetycznego. Chciałem też podkreślić, że jesteśmy gotowi do tego, żeby po oszacowaniu strat wynikających z nawałnicy wystąpić do Funduszu Solidarności Unii Europejskiej o wsparcie związane z usuwaniem skutków nawałnicy. Przepisy stanowią, że jest ono możliwe po oszacowaniu strat, a więc jesteśmy w tym procesie szacowania strat, jak powiedziałem na wstępie, zaawansowani bezpośrednio po zakończeniu szacowania strat, który określiliśmy, ten czas określiliśmy, mówiła o tym pani premier w sobotę, na koniec sierpnia wystąpimy również o takie wsparcie. Jak wcześniej powiedziałem, ale powtórzę raz jeszcze, zmienione zostały przepisy dotyczące wsparcia finansowego z funduszu, którym dysponuje minister spraw wewnętrznych i administracji, z tak zwanego funduszu klęskowego. Uruchomiona została możliwość wypłat do 100 tysięcy złotych w przypadku zniszczeń budynków gospodarczych w gospodarstwach rolnych. Wcześniej takiej kategorii nie było. To jest bardzo ważna zmiana ze względu na charakter rolniczy tych województw, szczególnie województwa wielkopolskiego i województwa kujawsko-pomorskiego. I zwiększona została kwota, mówiłem też o tym, ale warto jeszcze raz to przypomnieć, do 200 tysięcy złotych na odbudowę budynków mieszkalnych.